Witam, ja jestem Macintosh, a to pierwszy odcinek nowej serii pod tytułem Retroplay. Jak zapewne już zauważyliście, będziemy grać w Raymana. I tak, i pewnie znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że ten kanał przemienia się w kanał czysto o Raymanie. Otóż nie. Stwierdziłem, że podejmę własne wyzwanie i przejdę Raymana jedynkę. Z tego powodu, że Raymana jedynkę przeszedłem tylko raz w swoim życiu i była to wersja na PlayStation 1. Różnice prawie że żadne, no tam z dźwiękiem jest lepszy dźwięk w wersji PlayStation 1, ale przed tym, jak zaczniemy grać, powiem wam krótko o historii Raymana. No to jest pierwszy Rayman, więc ta gra jest jeszcze w 2D i jest naprawdę świetna. I tak, pierwszy Rayman ujrzał światło dzienne w 1995 roku na platformie PlayStation 1 i był to ekskluzyw dla tej platformy. Rok później powstały wersje na Atari Jaguar oraz Sega Saturn, a 30 kwietnia 1996 roku gra zawitała na system operacyjny Microsoft DOS. Tak, na DOSa. I żeby było śmieszniej, była naprawdę dobrym portem tej gry, bo wersja na Atari Jaguar, z tego co widziałem, miała bardzo kiepskie wspomaganie i często się wieszała. Możecie zauważyć, że jest trochę inaczej ustawiony dźwięk mikrofonu, z tego względu, że nagrywam na żywo. Robię to pierwszy raz, więc o czym nie będę przedłużał i zacznijmy. Pink Plant Woods, czyli lasy różowych roślin, coś w tym stylu. A ogólnie jesteśmy w części świata, która jest lasem snów, o. Las marzeń, las snów. No i loading. I rozpoczynamy grę. Tak. Te niebieskie tegesy, które zbieramy, to tylko takie kropki. Ogólnie może powiem wam krótko o fabule. Był sobie pan zły, tak tłumaczony jest na język polski, Mr. Dark. No i pan zły głównego elektuna ukradł i przez to pojawiły się złe istoty w świecie Raymana. A i tak może słowem jeszcze wstępu, na początku gry nie mamy żadnych mocy. Może słyszycie, jak uderzam w spację, jak wciskam, a nie możemy się chwytać krawędzi, nie mamy helikoptera, po prostu jesteśmy tacy bezsilni. O. I każdy poziom tak naprawdę składa się z takich mniejszych podpoziomów, każdy się kończy w jakimś momencie. No to chyba wiadomo. Te tegesy. Tych tegesów możemy zebrać 100, żeby dały nam jedno życie. Jak zapewne już zauważyliście, figurkę z życiem zdążyłem już zebrać. Ten kapelusz to kapelusz magika, który za chyba 10, nie jestem pewien, bo nie pamiętam tej gry tak dobrze. Tak, to są złe elektuny, one nam zrobią krzywdę. Za 10 takich kulek pozwoli nam wejść do ukrytej części poziomu, gdzie możemy zdobyć życie. No i co jeszcze mógłbym wam powiedzieć? To duże P, które właśnie złapałem, to przedłużenie paska życia. Pasek życia jest objawiony 5 kulkami. A to kolejna z postaci w świecie Raymana. Fotograf zapisuje postęp naszej gry.
no, kolejny przeciwnik, w ogóle dużo przeciwników. Jak widzicie, nasze znajome piranie. Tam w prawym dolnym rogu widać plumę, także klatka, ale nie możemy jej zestrzelić, więc na razie nie pomożemy naszym biednym elektunom. Musimy niestety kontynuować poziom. Jeszcze tu wrócimy. I tak, co jeszcze będzie? O! Wróżka Betilla. Witaj, Raymanie. Jestem wróżką Betillą. I pomogę ci w twojej... w swoim queście. Dam ci nowe moce. Teraz możesz strzelać swoją pięścią. Powodzenia. I dlaczego mówiłem... dlaczego mówiłem, że dziwię się, co się stało z pięścią Raymana w Raymanie dwójce, ponieważ jak widzicie tutaj Rayman rzuca naprawdę pięścią. No i możemy ją zawsze ulepszyć, znajdując różne znajdźki typu super złota pięść i tym podobne. Tak. Jak mówię do was na żywo, to naprawdę nie wiem czasem co powiedzieć. Tak, to jest właśnie jedno życie. Gra opiera się na systemie ilości żyć. Ogólnie gra jest dość trudna. Dlaczego? Otóż, aby ukończyć Raymana jedynkę, musimy zdobyć 100% klatek we wszystkich poziomach, aby wejść do ostatniego poziomu i i pokonać pana złego, tak? Nie było dosłownego tłumaczenia tej gry, ale instrukcje można znaleźć po polsku. I tak, tam jest napisane, że Mr. Dark to pan ciemny. I pierwsza klatka w tym poziomie jest zniszczona. Tak, pójdziemy dalej, zdobędziemy tutaj tego niebieskiego Tegesa, Cosia, tak dokładnie to się nazywa. No, kolejny z przeciwników. Możemy go tylko zniszczyć, kiedy on przeczyszcza swoją broń. Czy opłaca mi się teraz schodzić tam na dół? Nie, nie opłaca mi się. Nie mamy jeszcze wszystkich mocy, więc nie opłaca nam się schodzić tam na dół. I tak musimy zdobyć tam tą plumę, żeby tam zejść na dół, ale na razie nam się to naprawdę nie opłaca. Nie jesteśmy zbytnio jeszcze sprawni, aby dokonywać różnych rzeczy. Prawie oberwałem. I co? Jak zdobyć... O! Właśnie Rayman jedynka ma dużo takich pułapek. Spróbujemy go załatwić, ale mi się nie uda. No. Na czym skończyłem? A, aby ukończyć Raymana jedynkę, musimy zdobyć wszystkie klatki w każdym z poziomów. Tam chyba, żeby walczyć z jednym z bossów, też musimy mieć połowę tych klatek zdobytą. No, a żeby walczyć z Mr. Darkiem, będziemy potrzebowali wszystkich tych klatek. Tak, i skończyliśmy właśnie ten poziom. Jeszcze się z wami nie rozstanę. Powiem wam, że następnym poziomem będzie Laguna Anguish. Akurat zapomniałem słowa, czym był Anguish. Tak, gra jest po angielsku. Niestety nigdy nie było wydania polskiego. A to jest miejsce zapisu. Tak, także komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Na razie.